Jejku, to jest tak pięknie. Są około 3 razy droższe niż się ma fantazję do robienia zdjęć. A ten pan potrzebuje pomocy. Ale... I don't have gas. Siadaj. Jest największego podziemnego miasta na świecie. Robi się tu hardkorowo. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Cześć, witamy Was o świcie, a dlatego, że jesteśmy w Kapadocji. Spełniamy nasze kolejne marzenie i zaraz będziemy oglądali magię na niebie, a Wy razem z nami. Chodźcie. Wow, niesamowicie to wygląda. Trochę nam tu sąsiedzi popsuli atmosferę, że tak powiem, bo przyjechała jakaś ciężarówka z dźwigiem. Nie wiem, co oni tam robią. No, zobaczcie sami. Jakaś sesja. Tylko się ma fantazję do robienia zdjęć. Na łóżku, na tle balonów. Czemu nie? Nie, no. Brak mi słów, aż mnie zatkało. Cudownie jest po prostu. Mimo tego, że troszeczkę sceptycznie podchodziliśmy do lotów balonem, to jednak wydaje mi się, że to jest symbol też Kapadocji. Dokładnie. No i prezentują się na tym pięknym różowo-błękitnym niebie. Wspaniale po prostu. Tak, jest to naprawdę zjawiskowe i bardzo takie emocjonalne. No. Nie wiem, balony chyba stwarzają taką atmosferę, że gdzie ich nie oglądamy, to jest po prostu magia jakaś. Fajnie je oglądać tak z zewnątrz, w środku, nie wiem, nie jesteśmy przekonani. Jest tam, nie wiem, mnóstwo osób, około 20 czy 40 nawet już. No 2 wany przyjeżdżają do jednego kosza, także jest sporo ludzi w środku, no nie wiem, sam. Cały czas nie możemy się zdecydować. Zastanawialiśmy się, skąd wzięły się balony w Kapadocji. Otóż pierwsze loty odbyły się już, niekomercyjne loty, odbyły się już w latach 80. Podobno sprowadziła tu balony firma Rex w celach marketingowych. No i później tak ten pomysł się spodobał, kliknęło to i rozpoczęły się loty komercyjne. Samo miejsce nie jest też bez znaczenia. Kapadocja ma idealny klimat do lotów balonem. Mało wiatru, mało deszczu, no i ten piękny krajobraz, który można podziwiać z lotu balonem. Przypomniały mi się chwile, jak kiedyś byliśmy na Balloon Fiesta w Bristolu, które odbywają się co roku, bodajże w czerwcu. No i po prostu no, podobny efekt. Może tych balonów nie było aż tyle, jak tu w Kapadocji, ale wydaje mi się, że warto pojechać na to wydarzenie, ponieważ no, atmosfera jest zjawiskowa. Nie wiem, balony zazwyczaj zawsze wywołują uśmiech na twarzy i taki relaks. Warto jeszcze jedną rzecz podkreślić, że prawdopodobnie większość balonów w Kapadocji została wyprodukowana w Bristolu, bo właśnie tam znajduje się największa firma produkująca te piękne latające obiekty. Ojejku, jak tu cicho teraz. Wreszcie cisza. Ochłonęliśmy trochę po tym balonowym szaleństwie, bo rano było tu naprawdę tłoczno. Tak, no wyobraźcie sobie, że do każdego balonu przyjeżdża co najmniej 2 busy plus jakiś Land Rover Defender i z przyczepą. Działo się naprawdę, ale jest magia. Jest naprawdę magicznie. Niesamowita magia, ale... Kapadocja to nie tylko balony, więc dziś zamierzamy odkryć jej piękno, czyli wszystkie te piękne doliny. I nie tylko. I zamierzamy to zrobić na piechotkę. Razem z Wami, także idziemy. Jesteśmy w okolicach miasteczka Göreme, ale cała Kapadocja rozciąga się między Morzem Czarnym a górami Taurus i zajmuje około 600 km². Zatrzymaliśmy się właśnie tutaj, bo tu znajdują się najpiękniejsze doliny, najpiękniejsze formacje skalne i idziemy teraz wzdłuż Czerwonej Doliny. Piękne szczyty w takim właśnie czerwonawym kolorze. Można nawet powiedzieć, że w czerwono-białym, jak barwy Polski. Jejku, to jest tak pięknie, a to jest dopiero początek naszej wędrówki. Ale słuchajcie, nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie wybuchy wulkanów, które nastąpiły 60 milionów lat temu. Pył wydobywający się z tych wulkanów połączył się z piaskiem, no i dzięki temu powstały właśnie te skały tufowe, bardzo plastyczne, dosyć miękkie. No i z powodu erozji powstały takie piękne stożki, kopce, nie wiem jak to nazwać. Można powiedzieć, że idziemy teraz takim tufowym wąwozem, otoczeni tymi białymi skałami. Tak, miks piachu z popiołem z wulkanów. Sceneria jest po prostu iście marsjańska. W sumie na Marsie nigdy nie byłem, ale tak go sobie wyobrażam. Zmierzamy do Sword Valley, czyli do Doliny Mieczy. No, Sword to chyba miecz, no, chyba na 100%. Kapadocja bywa nazywana krainą koni. Można przejechać się tu konno i widać, jak ta skała jest miękka, bo tu jest właśnie taki szlak, którym jeżdżą konie i jest po prostu wyżłobiona taka kolejna. A dlaczego krainą koni? To jest od dwóch władców perskich. Kiedyś było to ich posiadłość. Pierwsze wzmianki na ten temat pochodzą z VI wieku przed naszą erą. Był to Dariusz Wielki i Xerxes I. Kraina pięknych koni, ponieważ za czasów Dariusza i Xerxesa żyło tutaj mnóstwo dzikich koni. No, na chwilę obecną tych koni już nie ma, ale spora... Dzikich koni już nie ma. Tak, ale sporo ludzi hoduje te zwierzęta. No i podobno te konie arabskie świetnie sobie radzą w tych wąskich uliczkach. U podnóża Red Valley znajduje się Rose Valley, Dolina Róż. Wydaje mi się, że nazwa jej pochodzi od kształtu tych skał, bo wyglądają one jak pączki róż. No my chyba się tam nie wybierzemy, bo ścieżka, która tam wiedzie, jest bardzo odsłonięta, świeci słońce, jest gorąco. No i te, oprócz tych kapadockich pięknych koni, jest też sporo koni mechanicznych, jak widać. A one trochę zakłócają spokój, kurzą, hałasują. A tam jest ich dosyć sporo, więc no, nie idziemy tam. Nie podoba nam się to. Teraz doskonale widać, dlaczego ta dolina nazywa się Doliną Mieczy. Ze względu na te ostro zakończone wierzchołki skał. Raczej jak groty strzał, ja bym powiedziała, że to wygląda. No ale miecz w sobie też jest ostro zakończony. Cudowne. W Kapadocji ludzie żyli już od epoki paleolitu. Kultura Hatti, Chetyci, Frygowie, Persowie, Rzymianie, mnóstwo ich tu było, a te miękkie skały wykorzystali do wykuwania pięknych domów. Do jednego z nich teraz wejdziemy. Chyba pomyliłam drzwi. Właśnie. Tamte drzwi to jest taki zwykły tunel wydrążony na zewnątrz. Wow! Ulala! No, śmierdzi trochę moczem. Chyba turyści tu załatwiają swoje potrzeby, no ale mniejsza z tym. Zobaczcie, jak były wykorzystywane miękkie skały. Półeczki, różne zakamarki, szafeczki. Półka pod telewizor. Tak, półka pod telewizor, meblościanka tak zwana, tak? Tutaj chyba była kuchnia, mi się wydaje. Możliwe. Aczkolwiek, nie wiem, ale zobaczcie na to, to jest jakiś tunel. Ale jaka wentylacja, nie Monie? Fajnie wieje. O. Sypialnie. No, nieźle. Jak widzicie, na ścianie wykute są schodki, które prowadzą do wyższych kondygnacji. Także można było tam jeszcze wyżej wejść. No, ja tam nie będę ryzykował, nie będę wchodził. Jak Ci się podoba nasz nowy apartament? Super, bo jest chłodno, na dworze jest upał i można tu troszeczkę odetchnąć. Podobno są tu też kościoły, więc idziemy dalej. Znaleźliśmy kościół. Chodźcie zobaczyć. Zobacz, Paweł, to jest niesamowite. Tu są normalnie kolumny, filary wyrzeźbione. Cudownie. Jest jakaś jakby kaplica, nie? A to tylko pokazuje, jakie te skały są miękkie. Zobaczę, jak została odseparowana kolumna od ściany. Malowidła nawet są. No, ale akustyka. Paweł, co śpiewasz? Jesteśmy na Love Valley, mini Love Valley, czyli Dolinie Miłości, bo jedna jest po jednej stronie Göreme, druga jest po drugiej. Ja chciałam iść na tamtą, Paweł twierdził, że to jest ta, no i te symbole miłości go zmyliły, które widział z góry, ale ta właściwa jest po drugiej stronie i chyba po prostu pójdziemy tam jutro, bo to jest dość długa przechadzka, około 3 godzin. Symbole miłości, Monika? No. A z czym ci się kojarzą te kopce? Według ciebie. Ty je widziałeś z góry. No muszę przyznać, Monika, że miałaś rację. Bo to nie jest ta Dolina Miłości, aczkolwiek, no tak jak mówisz, symbole miłości są. Ale to nie tych szukaliśmy. Nie tej doliny. Może symbole podobne, ale to nie ta dolina. Spacerujemy właśnie uliczkami Göreme. Dużo sklepików, kawiarenek, no i taki bardzo spokojny klimat. Miasto takie bardzo rozrywkowe. Dużo knajp, dużo restauracji, kafejek, barów, sklepików z pamiątkami. Tak, no widzimy też, że naokoło te domki tufowe, te skały tufowe, w których kiedyś były domy, zaaranżowane są teraz na hotele. Fajnie tu wszystko wygląda i widać, że miasto ewidentnie żyje z turystyki. Wszędzie możemy spotkać reklamy oznajmiające, że można zakupić najtaniej przelot balonem, albo przejazd quadem, albo jeepem, albo przejażdżkę na koniu. Tureckie łaźnie, no wszystkiego można tu w Göreme zażyć, naprawdę, wszystkiego co tureckie, anatolijskiej kuchni. Także no, tylko za którą prostu trzeba słono zapłacić. Zauważyliśmy, że wszystkie dania w restauracjach, czy nawet kebaby, są około 3 razy droższe niż w innych miastach. Ceny bardzo, bardzo europejskie. Göreme to nie jest to miejsce, które najbardziej nas interesuje, bo nas najbardziej interesuje miasto podziemne, bo z takich miast też słynie Kapadocja. Tam was zabierzemy. Piękny ten widok, po prostu nie mogę się napatrzeć. No cóż, robimy śniadanie, zjemy sobie na zewnątrz z tym pięknym widokiem. No się będziemy zbierać, bo chcemy zabrać was w fajne miejsce, no najlepiej zanim zrobi się gorąco. No my zjedliśmy śniadanie, trochę odpoczęliśmy i wybieramy się na tą prawdziwą Love Valley, czyli Dolinę Miłości, która jest gdzieś daleko tam. No i trochę nas bolą nogi po wczorajszym, więc podjedziemy tam bliżej vanem. Tym bardziej, że dziś jest jeszcze bardziej gorąco, no i bezwietrznie, o czym świadczą wciąż latające jeszcze jakieś pojedyncze balony. Mówiliśmy, że latają już ostatnie balony i właśnie jeden chyba ląduje tutaj. No ale wow, jest sam, chyba to jest jakiś treningowy. Tak, bo jest tylko jedna osoba w takim małym koszu. Nie wiemy co się dzieje, ale chyba ten pan potrzebuje pomocy. Ale nie wiemy na 100%, bo nas wołał, żebyśmy podeszli do niego. I don't have gasoline. So we have to wait, yeah? Yes, maximum 5 minutes. Okay, so we have to. Because you don't want to go up. Yes, I don't want to fly. Yeah. Yes, I don't have gas. Siadaj. Yes. You run out. Okay. You can sit there. Thank you very much. No problem. Okay. Do you need some more people? No. No? Enjoy? Yes, enjoy. You have a training, yeah? Yes. I have only 15 minutes. I am now 215. 215 minutes fly? Yes. This is for steering? Okay. Yes. And you can check this one, basketed turn right. Mm-hmm. Yes. And this one left. But you need good wind anyway. Yes, I need a good wind. There is so much wind. 14 kilometers to upstairs. Okay. Yeah? Yes, 14 kilometers. Wow. Now it's around 4. Here it's not visible because here it's not wind at all. Do you need some more people on the other side? No. Because my friend can come over and... My crab is on the way. Oh, I can see the dirt. Yeah. Where are you from? From Poland. Poland. Can I take a picture? Of course. Yes, i pomoc. 1400 meters, 16 kilometers. Orada yatırabileceğimiz yer var mı? Yoksa çekeceğiz. If you go up a little bit so we can keep you and help you to sit over there. O tarafa alıyor da. Jaka kurde krowa, nie? No, ja się trochę zdenerwowałem, ale na szczęście sytuacja jest już opanowana. Jak widzicie, tam chłopaczek już wylądował, wszystko jest bezpiecznie, składają teraz balon. Ale mamy ciekawe informacje na temat treningów. Chcę powiedzieć, że Paweł swoim tyłkiem uratował balon w Kapadocji. No, naprawionym. Także tyłeczek się przydał. W końcu. Coś pożytek z tego tyłka. Tak, emocje niesamowite. Dowiedzieliśmy się, że właśnie trwa trening. 40 osób jest szkolonych na pilotów. Jest to trening finansowany przez Unię Europejską. Młodzi ludzie w wieku od 18 do 29 lat, którzy się nie uczyli, nie mieli pracy, przystąpili do tego treningu. 40 osób, w tym 30 kobiet, bo w tej chwili jest 10 kobiet pilotów. No i po prostu chcą troszeczkę zwiększyć ilość tych kobiet, dlatego na trening przyjęto aż 30 kobiet, więc no, super. No. Super inicjatywa. Superancko, naprawdę. 6 miesięcy trwa trening. Po odbyciu tego treningu, wylataniu chyba 230 godzin, bo pilot ten nam mówił, że ma wylatane już 215, jeszcze 15 potrzebuje, więc wygląda na to, że 230 godzin trzeba wylatać. Dostają certyfikat i mogą zostać drugim pilotem, czyli jeszcze nie są tym pierwszym pilotem odpowiedzialnym za cały lot balonem. No, słyszeliśmy, że właśnie piloci w Kapadocji są jednymi z lepszych pilotów, najlepszych pilotów balonów na ciepłe powietrze. Na świecie. Na świecie, dokładnie. Także super. No. Teraz już możemy pojechać. Teraz już możemy pojechać. Udało nam się zaparkować auto przy samym wejściu na szlak Miłosnej Doliny. Zobaczymy, jak to wygląda. No, jak ta prawdziwa dolina wygląda, no bo ta moja to była taka trochę fikcyjna. No, zaraz się wszystko okaże. Jest 30 stopni w cieniu, także trzymajcie kciuki za nas. Mam pasażera na gapę. No siadł mi na plecaku. Co? Skwierczy, nie wiedzieliśmy, co to jest. Myśleliśmy, że to ciśnienie z butelki. Tak, myślałam, że to z butelki coś psyczy, a to on sobie tam cyka. Jak na razie droga całkiem przyjemna. W cieniu. W cieniu, tak. Dookoła tufowe skały, a gdzieniegdzie przebijają się takie oto plantacje winogron. Ciekawe, czy to jakieś winko można dostać. Ciekawe jest, że ta skała jeszcze stoi, ten wielki komin, bo w środku jest wydrążone jakieś takie małe mieszkanko i jest prawie pusty, a jest ogromny po prostu. No jest ogromny. Monika, bardzo Ci chciałem podziękować, że mnie tutaj przyciągnęłaś. Naprawdę warto tu przyjść, no co będę dużo mówił. Miejsce jest zjawiskowe, bardzo fajny szlak między tymi wszystkimi tufowymi skałami. No wygląda to cudownie. Dziękuję. Udało nam się znaleźć miejscówę w cieniu. Nie jest to łatwe w Kapadocji. Mam nadzieję, że właściciel tego zrujnowanego obiektu nam wybaczy, że pod drzewem dzisiaj spędziliśmy resztę dnia po zwiedzaniu Doliny Miłości. Upały dają się we znaki, no ale trzeba gotować, trzeba coś jeść. Robię moje standardowe danie, ziemniaki z papryką, z cebulą, z czosnkiem, z marchewką, podsmażam to wszystko, czekam aż to wszystko zrobi się miękkie, do tego usadzimy sobie jajeczko, trochę jogurtu na schłodzenie, może jakąś mizerię zrobię, o, to jest w sumie dobry pomysł. Także odpoczęliśmy w końcu, bo stać na tej patelni na wzgórzach to jest naprawdę masakra w tych warunkach, a tutaj tak sobie przychillowaliśmy. Poranna jazda na tle balonów, na rowerze, po tych tufowych skałach to było po prostu spełnienie moich marzeń. Dzięki, Dominik, że mi towarzyszyłeś w tej cudownej przejażdżce. W ogóle z Dominikiem i z Anią spędziliśmy cudowny czas w tym miejscu, no ale czas się zbierać, no bo tak jak wam mówiliśmy, Kapadocja to nie tylko balony. Są również wąwozy, ale są również i podziemne miasta. To jest dopiero perełka. Do jednego z nich mamy około godziny drogi, także nie jest daleko. A może po drodze jeszcze coś zobaczymy. Któż to wie? Kapadocja jest pełna niespodzianek i tajemnic. Ale się nagrzało. Jak już wspominaliśmy, Kapadocja jest ogromna. Oprócz tych wszystkich pięknych dolin, domów wykutych w skałach, kościółków, są również miasta wykute pod ziemią. I to mnie najbardziej interesowało, to najbardziej chciałem zobaczyć i właśnie z Moniką idziemy teraz zwiedzić jedno z tych miast. A jest ich tu około 36 i cały czas są odkrywane nowe. My zaczynamy od takiego mniej komercyjnego, malutkiego, mało znanego, a potem może pojedziemy do większego. Pewnie, że pojedziemy. Jest to podziemne miasto Mazi. Bilet kosztuje 3 euro, więc całkiem niewiele. Zobaczymy, co jest w środku. A tak ono wyglądało kiedyś. Znajdowało się pod wioską i miało 4 poziomy. Do miasta tego można się dostać przez 4 wejścia. Każde z nich było zabezpieczone takim oto kamieniem. Mieszkańcy po zakwaterowaniu się w tym podziemnym mieście ryglowali tym wielkim kamieniem całe wejście, żeby najeźdźcy nie mogli dostać się do środka. Miejsce jest bardzo fajnie oznaczone, także jak na razie nie sposób się tutaj zgubić. No jak już wam wspominaliśmy, mieszkańcy wprowadzali się tutaj z całym inwentarzem, także mają tutaj swoje miejsce, stodoły, warsztaty. Całe miasto było dobrze wentylowane. Takie szyby są w różnych miejscach umiejscowione. Niewiarygodne, jak to wszystko jest wykute, jak ile tych tuneli tutaj jest, masakra. Tak mniej więcej wyglądają pomieszczenia mieszkalne. Te dziury w podłodze są to miejsca, gdzie trzymano gliniane naczynia, w których przetrzymywano wino chociażby, albo wodę pewnie też. Gdzie ten tunel idzie, bo nie widać końca, pnie się do góry pionowo i są schodki po bokach i trzeba by tak było iść. Wiecie. Miasta te były budowane po to, aby chronić okolicznych mieszkańców przed najeźdźcami, na przykład przed Mongołami. Prawdopodobnie powstawały kilka tysięcy lat temu. Za panowania Rzymian, gdy chrześcijanie byli bardzo, bardzo prześladowani, również te miasta chroniły ich przed prześladowcami. A tu mamy pierwszy telefon, po angielsku communication hall, czyli dziura komunikacyjna. wkrzyczano tutaj w tą dziurkę i gdzieś w innym pomieszczeniu było słychać. Także sąsiadki mogły między sobą rozmawiać. Kolejny tunel. Ogólnie w tunelach trzeba chodzić, może nie na czworaka, ale mocno pochylonym trzeba być. Ale myślałam, że będzie bardziej klaustrofobicznie, a jest bardzo przyjemnie. Tak, fajne światło jest. Wow. Tak wygląda obora. Nawet żłoby są wykute w skale. Także wyobraźcie sobie, że stały tutaj zwierzątka i były karmione i tak sobie tutaj tuptały. Jesteśmy właśnie w kuchni. Tu był piec, pieczono chleb. Ciekawostką jest to, że wszędzie są szyby wentylacyjne. Do takich miast podziemnych również była doprowadzona woda. Mamy tu nawet łazienkę. Niesamowite. Inżynieria na wysokim poziomie. W tamtych latach. W tym miejscu znajduje się główny hol. Do niego właśnie prowadzą wszystkie 4 wejścia do tego miasta. Zwróćcie uwagę na te otwory w skale. Tu, na tej ścianie i na tej. Były to miejsca, w których hodowano gołębie. Zakładano im tam gniazda. No i sobie tam mieszkały razem z ludźmi. A na górze znowu szyb wentylacyjny. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie przechowywano wino i inne napoje wyskokowe pewnie. A teraz idziemy do miejsca, gdzie składowano jedzenie. Zobaczcie, jak to było sprytnie skonstruowane. Poziom pierwszy, a na dole w dziurach takie, można powiedzieć, lodówki porobione. Monia, tam byśmy trzymali na jakieś mięsko, nie? Trochę większe lodówki niż w kamperze, więc sporo się w nich mogło pomieścić zapewne. Niesamowite jest to, jak skonstruowane są te miasta. Wyobraźcie sobie, 4 poziomy pod ziemią, wykute wszystko jaskinie w skale, po prostu szok. Ale ja trochę bałam się tych pomieszczeń, że będę się tak czuła bardzo klaustrofobicznie, ale nie jest źle, także chyba już jestem gotowa na to największe podziemne miasto. Cieszę się, że Monika poczuła się komfortowo w tych klaustrofobicznych warunkach, więc korzystam z okazji i zabieram ją i Was do największego podziemnego miasta na świecie. Jesteśmy już w miasteczku Derinkuyu. Niestety wczoraj było za późno, żeby zwiedzić największe miasto podziemne na świecie, właśnie o tej samej nazwie, Derinkuyu, więc zaparkowaliśmy tam jakieś 200-300 metrów w tamtą stronę i spędziliśmy spokojną i cichą noc. Dziś zostawiamy ciapkę tutaj w cieniu i idziemy na piechotkę, to jest parę minut stąd, także no, lecimy. Dokładnie. No parking ja tam, jeżeli byście chcieli zaparkować przed samym wejściem, kosztuje 80 lir. Tak nam pan powiedział. No ale wczoraj było wczoraj bardzo tłoczno, więc wolimy zostawić tu w cieniu. Tak, i tu mamy cienia, tam to jest patelnia. Dobra, Monia, ja już się nie mogę doczekać. Wejściówka do miasta kosztuje 13 euro od osoby. No i wchodzimy. Robi się tu hardkorowo, drzwi kamienne. Wow. Miasto zostało odkryte w 1963 roku, zupełnie przez przypadek. Jeden tu z mieszkańców remontował swoją piwnicę i przypadkowo natknął się na tunel. I tak zaczęto odkopywać, odkrywać to miasto, metropolię, której początki sięgają VII wieku przed naszą erą. Niezliczone kilometry tuneli. Trzeba się troszeczkę chylać. Idziemy do jakiejś chyba kolejnej komnaty. Miasto robi wrażenie swoim ogromnym. Archeolodzy nie są zgodni, kto zbudował to miasto. Najprawdopodobniej byli to Hetyci, ponieważ znaleziono wiele artefaktów należących do nich, albo Frygowie, którzy podbili Hetytów, więc mogli mieć te artefakty po podbiciu tego ludu. Kto by nie zbudował tego miasta, musiał mieć niesamowite zdolności. Miasto schodzi w dół na 85 metrów, liczy 25 poziomów, z czego 8 poziomów możemy zwiedzić. Połączone te poziomy są kilometrami tuneli. I korytarzy. I korytarzy. Takich jak tu. W Derinkuyu znaleźli schronienie ludzie, oczywiście przed wojnami i prześladowaniami religijnymi. Mieściło się tu około 20 000 ludzi wraz z inwentarzem. Tony zapasów, setki zwierząt, kóz, owiec, kur. To wszystko mieściło się w tej wielkiej metropolii podziemnej. Ja jestem w szoku, jaki tu musiał panować gwar, ponieważ jest tutaj kilka wycieczek i troszeczkę musieliśmy poczekać, aż się ludzie oddalą, ale naprawdę, nawet jak byli kilkanaście metrów od nas, to to echo po tych tunelach tak się niosło. Także no, wyobraźcie sobie 20 000 ludzi mieszkających w tym jednym miejscu. Derinkuyu, czyli podziemna studnia, bardzo mnie fascynowała, że będziemy schodzić te 8 pięter w dół, ale też z drugiej strony miałam trochę obawę, takie poczucie, a jak to wszystko się zawali, zasypie się jakiś tunel. Trochę mnie to przerażało, ale potem sobie pomyślałam, kurczę, skoro nie zawaliło się przez 3000 lat, to może nie zawali się dzisiaj. Do miasta powietrze doprowadzane jest jednym głównym szybem wentylacyjnym, który ma głębokość 55 metrów. Potem rozdziela się on na kilka tysięcy szybów wentylacyjnych, który doprowadza powietrze do każdego pomieszczenia. Jeden z tych szybów jest właśnie w tym miejscu, po angielsku ventilation shaft. I jak się tutaj stanie, to normalnie czuć powiew świeżego powietrza. Niesamowite. Zeszliśmy schodami na dół i zakończono on jest szybem wentylacyjnym, o którym wam wspominałem. Jednym z szybów wentylacyjnych. Na górze widać dzienne światło, ale zobaczcie na tą konstrukcję. Jeżeli padał deszcz, to woda zbierała się dużo niżej, żeby nie zalało całego miasta. A od szybu prowadzą właśnie te tunele wentylacyjne, których jest 15 000 w całym mieście. Oprócz świetnej wentylacji, świetnej infrastruktury, bo były tu szkoły, kaplica, kościół, mieszkańcy mieli również dostęp do wody pitnej. Dostarczana ona była z podziemnej rzeki, także nie z zewnątrz, w celu uniknięcia zatrucia wody przez wroga. Miasto oczywiście miało kilka wyjść ewakuacyjnych. W razie jakby trzeba było jednak opuścić to piękne schronienie. Położone jest również bardzo strategicznie. Tunele łączą się z innymi miastami podziemnymi i niektóre z nich mają kilkanaście kilometrów. Jest nawet tutaj tunel, który prowadzi do też bardzo znanego miasta podziemnego Kajmakli. Bodajże. Bodajże, tak. Niesamowite po prostu. Ile tu pracy. Wszystko wydrążone, wykute, wydziubane. Szok. Pazurami. Nie każdy tunel jest zabezpieczony takimi kamiennymi drzwiami. Z tyłu jest komnatka, przepychano takowy głaz i blokował on przejście na niższe partie miasta. Ciężko wytłumaczyć pod ziemią, jak to miasto funkcjonowało. Dlatego jest tu umieszczony taki plan. Jak widzicie, pod miastem była podziemna rzeka i ludzie czerpali wodę przez studnie, prosto do świeżej wody zanurzali wiadra. Przez szyby komunikacyjne sąsiedzi mogli się ze sobą komunikować. Na górze zawsze były umiejscowione zwierzęta. Były winiarnie, miejsca do gotowania, miejsca do spotkań. No, tak czyli się nawet oliwę. Tak, niesamowite. Co, Paweł, znalazłeś swoje miejsce na ziemi? Nie, nie mógłbym raczej miejsce pod ziemią? Absolutnie. Nie ma słońca, to nie ma życia. Mamy teraz porównanie. Jeżeli ktoś lubi adrenalinę i mocne wyzwania, to bardzo polecamy Derinkuyu. Ale jeżeli ktoś ma problemy zdrowotne, problemy z poruszaniem się, no to będzie tu ciężko, bo są bardzo wąskie i długie tunele. No i wtedy lepiej udać się do Mazi, mniejsze miasto, a i tak widać, jak to życie funkcjonowało w takim podziemnym mieście. Czuć tą atmosferę nawet w tym mniejszym. No tu przyjechać najlepiej jest rano, wcześnie rano, tak jak my byliśmy tu zaraz po 8, zaraz po otwarciu, wtedy nie było takich tłumów, bo jeden długi tunel prowadzi w 2 kierunkach, czyli schodzi się nim na dół i później wchodzi się nim na górę. Na kilkadziesiąt metrów długości mieliśmy taką sytuację, że grupa Azjatów 35-osobowa po prostu zblokowała całe przejście w dwie strony i była po prostu masakra, a wrażenie klaustrofobiczne małych pomieszczeń i tego malutkiego tunelu sprawia, że człowiek zaczyna się troszeczkę czuć niekomfortowo. Dokładnie. W środku jest chłodno, ale nie bardzo zimno. No ja się czułam dobrze tam. Ja też się czułem dobrze. Chociaż troszeczkę miałam takie momenty, że zakręciło mi się w głowie, ale to też myślę, że ta wysokość. No miejsce na pewno jest bardziej komercyjne, no ale jest to największe miasto podziemne tu w Kapadocji. I polecamy. I polecamy. I lecimy dalej. No powoli będziemy się z Wami żegnać pod tej płaczącej wierzby. My też będziemy płakali za Kapadocją. Jest piękna, jest tu mnóstwo rzeczy do zwiedzania, do oglądania. Na pewno warto tu przyjechać i na pewno na dłużej niż jakieś 2 dni. W Kapadocji jest dużo hoteli, więc można przyjechać i pobyć tutaj na miejscu. Jest cudownie, no a my lecimy dalej. Także zapraszamy Was za tydzień na kolejny odcinek z pięknych miejscówek i dzikich miejsc. Kto nas nie subskrybuje, zapraszamy do subskrypcji, dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jak ktoś nas chce wesprzeć na Patronite, to bardzo zapraszamy na profil na patronite.pl. No i jedziemy. Jedziemy dalej. Trzymajcie się. Hej! Nika poczuła wiatr w żagle i czuje się komfortowo. Wiatr w żagle, Dolina Mieczy. Dobra. Kapadocja nazywana bywa... Nie, jeszcze raz. Rój much. Świeża końska kupa, kurna.